sweat in my blood too. A plant that smells fear, smell alive. My companion is blessed here. Who they smelled, I was hot. Witamy was bardzo serdecznie w drugim podcaście wrestlingowym, na który serdecznie zapraszają Tomasz Warchoł i Piotr Walkowiak. Dzisiaj tematy stricte związane z World Wrestling Entertainment, WWE. Pamiętacie w poprzednim naszej premierowej audycji. Dziękujemy od razu z góry za przesłuchanie, za konstruktywną krytykę. Teraz drugi wam serwujemy, drugi podcast naszego autorstwa. Pamiętajcie, że zakończyliśmy w pierwszym odcinku temat WrestleMania 30, na której nie było CM Punka, który jak na razie nie pojawia się w WWE. Dosyć temat kontrowersyjny, który byśmy chcieli poruszyć dzisiaj, przytoczyć być może kilka ciekawych faktów na temat absencji CM Punka, do której doszło dobre 2 miesiące temu, Tomek. No i tak naprawdę na ten moment ani nie został zwolniony, ani nie został zawieszony. Na razie nie wiemy, co dalej. Kontrakt cały czas trwa, a jego koszulki sprzedają się tuż po Johnny Cenie, na drugim miejscu. No i tylko teraz pytanie, czy jeżeli nie bierze czynnego udziału CM Punk, czy po prostu te wpływy są też brane pod uwagę dla CM Punka. No nie wiemy, co się dzieje tak naprawdę, bo znamy CM Punka z ciętego języka i zachowanie, jak to kiedyś nam uciekł z tytułem, potem wrócił z nowym theme songiem Cult of Personality. Nie wiemy, co dalej. Może wszyscy byli przekonani, że wróci na WrestleMania do Triple Threat meczu albo Fort of Hallway. No niestety nie wrócił i dalej nie wiemy, Wiele osób było tym troszkę zażenowane, także podczas Raw w Chicago, które miało miejsce przed WrestleMania 30, kilka tygodni, wszyscy myśleli, że wówczas tam pojawi się CM Punk. Postać, jak mówiłeś, dosyć kontrowersyjna w świecie wrestlingu, wywodząca się z Ring of Honor, Paul Heyman guy, wiadomo, o tym wszystko oczywiście wiemy doskonale, ale co jest tak naprawdę powodem absencji CM Punka? Wiemy, że chodzi z AJ Lee, planują prawdopodobnie swój ślub, spędzają teraz swój czas ze sobą. AJ Lee też żyje wolne w WWE, tylko normalne wolne, po oddaniu pasa Page na Monday Night Raw tuż po WrestleMania 30. CM Punk zawsze miał i cały czas ma cięty język. Wiadomo, że przeciwstawiał się często władzom. Stawiał na swoim. Wielokrotnie powtarzał, że pojawianie się zawodników po kilku latach i dawanie ich do main eventu, największej gali ze wszystkich w pro wrestlingu, powiedzmy sobie to wprost, jest troszeczkę ciosem poniżej pasa. Doskonale wiemy, że CM Punk nie chciał, aby Batista, powracający po 4 latach, wygrywa Royal Rumble, pojawia się w walce liczbowej na WrestleMania 30, gdzie inni pracują cały rok w WWE. I jest to marnowanie czasu dla młodych talentów. Nie, powiedzmy sobie to wprost. CM Punk miał tego dosyć. Powiedział, że się na coś takiego nie godzi. Pewnie także z wieloma innymi sytuacjami w WWE się nie zgadzał. No jak to zresztą CM Punk. Coś w tym jest, ponieważ zawsze to tych zawodników, co pracowali cały rok, wszystko by obolało to, bo człowiek, ludzi, którzy tam byli zakontraktowani, bardzo długo byli poza domem, trening w wodzie czołach, a tutaj mamy przykładowo zawodników, ja nie wspomnę o Undertakerze, bo to jest wieczna legenda, on jest na innych prawach, ale mam na myśli tutaj Brocka Lesnara, Batistę, które wracają raz na jakiś czas i są tak naprawdę dla dobra biznesu. Tak, są. No najgorsze jest to, że WWE często sięga po starsze gwiazdy, ściąga legendy, zamiast skupić się na promowaniu nowych talentów, których przecież mają aż nadto, powiedzmy sobie to wprost. CM Punk odcisnął już swoje piętno w WWE, jest kontrowersyjny, ludzie go kupują, niesamowicie jest wyszkolony technicznie, zresztą walczył w Ring of Honor. Mówiło się także, że być może po zakończeniu kariery w WWE lub tej jego absencji, jeśli doszłoby do tego, że nie wznowiłby kontraktu, nie przedłużył, być może zagości po niczym jak AJ Styles, New Japan Pro Wrestling, osobiście nie miałby nic przeciwko. Ale chcielibyśmy jeszcze ujrzeć CM Punka w WWE, powiedzmy sobie wprost, że jego po prostu brakuje. Ostatnio także mogliśmy zauważyć na Monday Night Raw, słyszeliśmy bardzo częste czanty CM Punk, CM Punk, czyli jednak brakuje go tej organizacji. I myślę, że też jego antyfanom, bo z nimi również miało do czynienia słynne kierowanie słów puszystego fana, antyfana, który siedział w pierwszym rzędzie. To jest po prostu już klasyka, jeśli chodzi o CM Punka. Naprawdę, brakuje CM Punka i nikt na dobrą sprawę nie wie, co się dzieje. On sam milczy, pojawia się gdzieś tam na galach UFC, pojawia się gdzieś tam z AJ Lee, ale na wrestlingowe tematy nie ma zamiaru mówić. Na WrestleMania się nie pojawił.
Gdzieś tam ponoć Jim Ross spotkał go chwilkę przy okazji Hall of Fame, które miało miejsce 24 godziny przed rozpoczęciem WrestleMania 30. Ale co dalej będzie z CM Punkiem? No ciężko na dobrą sprawę w tym momencie cokolwiek powiedzieć. Na pewno miał dość pewnych rządów i może miał dość rządów Triple H'a, promowania pewnych zawodników. Wiemy, że jest zwolennikiem Daniela Bryana. Wiemy, jak promowanie Daniela Bryana wyglądało na przełomie ostatniego roku. Promowanie wielu innych zawodników i często CM Punk mówił wprost na galach, na przykład o zwolnieniu Kozłowa, o zwolnieniu Luka Gallowsa, mówił wprost, powiedział to Big Johnemu, John Laurinaitis, słynny, co o tym sądzi, nie bał się mikrofonu, nie bał się publiczności, zresztą Pipe Bomb. Pipe Bomb, który na pewno zostanie w pamięci i po tym oczywiście bardzo długo nie mieliśmy go na scenie, wrócił z dużym uderzeniem. No i teraz pytanie, bo wiele osób, śledząc poczynania przedwrestlemaniowe, można powiedzieć, że wydawało się na duży feud, że to mógł być feud roku. Ja też do końca naprawdę myślałem, nawet myślałem do main eventu walki, że w końcu usłyszę Cult of Personality i wyjdzie CM Punk. No nie doczekaliśmy się go. I teraz pytanie, bo to jest dziwne, bo zazwyczaj jeżeli zawodnik odchodzi, to albo zostaje zwolniony, albo zostaje zawieszony typu za niedozwolone środki, no to tak naprawdę nie mamy nic. Nic nie wiemy, pokazuje się tylko na niezależnych galach, czy wróci na SummerSlam. I teraz już naprawdę ciężko stwierdzić, bo jeżeli mieliśmy jakieś przesłania, że może tej WrestleMania się pojawi, tak teraz nie wiemy nic. Dokładnie, nic nie jest wiadome w kwestii CM Punk'a, jakie są jego plany z WWE, jakie są jego plany w ogóle z wrestlingiem. Jest za młodymi gwiazdami, karierą. No ciężka też ta droga była CM Punk'a do main eventu w WWE, do tego, aby uzyskać pas WWE, który zdobył w roku 2011. Wiele gwiazd też jest na jego drodze, na tej samej drodze, zresztą w NXT, no ale NXT, świetny, świetny produkt, szykują się gale pay-per-view. Mają wielu młodych zawodników, chcą sprowadzać jeszcze więcej ze scen niezależnych, ale zwróćmy uwagę na jeden szczegół, Tomek. Po co w NXT występują zawodnicy z rosteru głównego, typu Natalia, która ma walczyć o pas Div, prawdopodobnie z Charlotte, córką Ricka Flaira? Po co dają Tysona Kidda? Po co sprowadzili z Raw do NXT? Zdegradowali, powiedzmy sobie wprost, Brodusa Kleja. To jest zabieranie czasu młodym zawodnikom, a tych talentów jest naprawdę sporo. Corey Graves, jeden z moich ulubieńców, Tyler Breeze, Sami Zayn. Oczywiście oni występują, ale nie co tydzień. Tutaj dobrze, że zacząłeś ten temat. W większości przypadków możemy mieć takie wrażenie, że to jest, aby jeszcze bardziej wypromować może zawodników z tymi starszymi. Choć naprawdę dobrze to wspomniałeś, że tutaj tak naprawdę może być problem z tym, że ten czas jest zabierany. Dokładnie, mieliby więcej czasu, fani mogliby się z nimi lepiej zapoznać. Umówmy się wprost, nie wszyscy, którzy oglądają Raw czy SmackDown, oglądają NXT i nieraz, kiedy przychodzi gwiazda z NXT na Raw, mało kto cokolwiek o nim wie. To jest właśnie to. Mieliśmy ostatnio tak zwane zapowiedzi dwóch zawodników z NXT. Między innymi był to Adam Ross, który już zawitał do głównego rosteru. Jak na razie widzieliśmy na Raw segment, prawda, zapowiadający już na main evencie, mieliśmy ingerencję, walka Adama Rossa. Kolejnym zawodnikiem, który już puka do głównego rosteru, jest Bo Dallas, który już się pojawił wcześniej na Royal Rumble, tak samo Aleksander Rusev, tak, też już się pojawił w głównym rosterze. I powiem szczerze, jak nawiązując do Rusewa jeszcze, prawda, to jest dobry gimmick, zupełnie inny niż miał Władimir Kozlov, no jak widzimy, dominujący. I tutaj już nawet jest zahaczane feudy polityczne, no bo przecież teraz wiemy, jaka sytuacja, a tutaj pokazanie wizerunku Putina, prawda, tego Snowdena, który dużo źle zrobił dla USA, no to pokazuje, że jednak to jest troszeczkę to mocne. Jest podobnie jak kiedyś z Iron Sheikiem. Tak. W końcu lat 80. i Sargentem Slaughterem, ale tak jak mówiłeś, Aleksander Rusev, niezwykle dominujący zawodnik, potężny gabaryt, jest wiarygodny. No i miejmy nadzieję, że będzie się rozwijał, bo pamiętam zresztą wiele gwiazd NXT przychodziło na Raw, przychodziło na SmackDown, kiedy jeszcze był podział na brandy. Mieliśmy
No, chociażby Masona Ryana, który był przez chwilę w Nowym Nexusie, teraz został zwolniony, a wcześniej zdegradowany do ponownie do NXT. Alex Riley komentuje zamiast walczyć. Przecież nie tak dawno temu, Xavier Woods, mocno promowany. W sprawie z Big Showem i jego zwolnieniem z WWE, a teraz? Piotrek, wydaje mi się, że wcześniej gwiazdy NXT nie były dobrze prowadzone, było to było za szybko dla nich. Teraz widzę, że to jest krok po kroku wdrażanie tych postaci, właśnie zapowiadanie tych postaci, a nie odgórnie rzucenie ich, bo jak niespodzianką był Bo Dallas na Royal Rumble, tak samo Rusev był niespodzianką, ale zauważ, że troszeczkę potem mamy taki czas, gdzie zapowiadamy tych zawodników, mamy Proma, mamy, prawda, widzimy ich najlepsze walki z NXT i dopiero potem pojawia się w głównym rosterze. Mamy tu dobry przykład Paige, która tak naprawdę zadebiutowała na Raw po WrestleMania i od razu zgarnęła tytuł. Dokładnie tak, a wcześniej o wiele wcześniej debiutowała Emma, która cały czas jest, no możemy powiedzieć to tak, w tag teamie z Santino Marello. Ale też dobra sprawa, że w NXT dzieje się także pay-per-view NXT Rival. To pamiętamy Super Gala, która była jedną z takich, które mają w przyszłości szansę jeszcze bardziej zainteresować. Już niedługo możemy też ujrzeć Battle Royale, w którym praktycznie brali wszyscy udział w NXT i tam to oczywiście już później się dowiemy, kto będzie prezydentem do pasa NXT. No kolejni zawodnicy, którzy będą pukać do głównego rosteru, to pewnie Sami Zayn i The Ascension. Pewnie tak, mówiło się o Ascension, że ten tag team może wkrótce zadebiutować, nawet po WrestleMania, 30 razie do tego nie doszło. Też mogą być dominującym tag teamem, zależy wszystko od tego, jak zostaną poprowadzeni. Oboje zostali prowadzeni tak jak Los Matadores. Bo do takich sytuacji także dochodziło. Zobaczymy, jak sprawa będzie wyglądała z Bo Dallasem, Bo Leaf w zasadzie, młodszy brat Husky Harrisa, Braya Wyatta, syna Arvin Scheistera, a więc mocne korzenie wrestlingowe ma. No jest wiele takich gwiazd w NXT, przecież cały czas kogoś chcą ściągać. Chcieli ściągnąć jeszcze niespełna 2 miesiące temu z New Japan Pro Wrestling, z Bullet Clubu, jednego także z swoich ulubionych zawodników ze sceny niezależnej, Prince'a DeVita, ale prawdopodobnie mówi się, że może zadebiutować w TNA. No przydałby się, odświeżenie TNA by się przydało, ale wolałbym go jednak zacząć w WWE, tylko musimy pamiętać o jednym, jeśli zawodnik pozyskiwany jest ze sceny niezależnej, to od razu idzie do NXT i budowany jest jakby od podstaw. Bo to WWE tworzy zawodników, a nie zawodnicy z sceny niezależnej tworzą WWE. Takie przekonanie panuje w federacji Vince'a McMahona. No, jedynym takim wyjątkiem był Sin Cara, prawda, on ex Mystico, który, prawda, już jest, powrócił teraz, jak wiemy, postać Sin Cara odgrywa Junico, który twierdzę, że dobrze odgrywa tą postać, choć ma mniejszy main skill niż to miał oryginalny Mystico. Ale tak jak mówię, tutaj wydaje mi się, że jeszcze nawiązując właśnie do Sin Cary, on troszeczkę za szybko był rzucony na dużą wodę. Zbyt dużo, po pierwsze, oczekiwali od niego, a po drugie ograniczyli mu właśnie ten main skill. Dlatego go nazywali Boczazorem. Tak jest, bo gdyby nie miał tych ograniczeń, wiadomo, w Lucha Libre czy w AAA, to AAA, przepraszam, to tam raczej te bocze są niedostrzegalne, bo to tam bardziej stylistyczne. Tutaj raczej wszyscy boją się bezpieczeństwa zawodników. No tak, mamy RPG, nie ulega to żadnej nawet najmniejszej wątpliwości. Jak mówiliśmy, w NXT jest wiele, wiele talentów, tylko też zdaję sobie sprawę, czy czasem nie powinna gala NXT trwać trochę dłużej, żeby właśnie dać czas na zaprezentowanie wielu zawodników i wiele zresztą div. William Regal świetnie działa, sprowadza zawodników z całego świata, można powiedzieć. Niedawno gościł w Meksyku, być może któryś z zawodnicy z organizacji AAA, o której wspominałeś, zostaną zakontraktowani również w NXT. No NXT pełni teraz swego rodzaju taką stajnię jak kiedyś Ohio Valley Wrestling, FCW, czyli Florida Championship Wrestling. To były te ośrodki WWE, gdzie byli szkoleni zawodnicy, zawodniczki. Teraz oczywiście jest to jako NXT Performance Center, świetne miejsce treningowe. Zresztą ma być kolejny Tough Enough, tylko że będą w nim brali udział już zawodnicy z NXT, ci, którzy nie pojawiają się na galach NXT. Czyli to tak jakby zaplecze NXT, które będą... Znaczy wiemy, że pierwsze programy Tough Enough no, nie wypaliły, bo wiemy przecież, że tam zwycięzca odszedł zapomnienie. Nie widzimy go, zapomniał... Ale tak było zawsze. Tak było zawsze, powiem ci. Miz, który brał udział, także w Tough Enough, nie wygrał, ale wszedł do rosteru. Zwycięzca
Nie wszedł. Podobnie miał miejsce, no już teraz nie pamiętam jak się nazywał dokładnie, zwycięzca pierwszej edycji Tough Enough. Odegrał swoją rolę na Royal Rumble w początkowych latach 2000, wyrzucił Undertakera i to miał być jego impact. Jako Undertaker, jeszcze jako American Badass. Ale potem także to wszystko ucichło, więc to jest też taki serial, żeby też promować, no nie ukrywajmy wprost, jest WWE Network. Ale jeszcze jeśli mowa o NXT, to nie zapominajmy o aktualnym mistrzu. NXT wypromowało wielu zawodników. The Shield, przede wszystkim jednego z moich ulubieńców, Dean Ambrose'a, który przecież walczył w CZW, chyba najbardziej hardkorowej federacji niezależnej. No i niestety temat, który chciałbym poruszyć, no dosyć dla mnie przyjemny, jestem fanem Dean Ambrose'a. Fanem też pasa Stanów Zjednoczonych, który był przez 351 dni w posiadaniu Deana Ambrose'a z The Shield i na ostatnim Monday Night Raw został mu odebrany w 20-osobowym Battle Royale. Wiadomo, z tym pasem się długo nic nie działo. Był jak odszedł jakoś w zapomnienie. Pamiętam jak Miz posiadał ten pas, to był naprawdę niesamowitym mistrzem, bo zawsze promował ten pas Stanów Zjednoczonych. Potem miał go jeszcze Cesaro, wielu zawodników, ale Ambrose, myślę, że mogli mu go zostawić na cały okrągły rok. Na pewno by się to zapisało jakoś w kartach historii tego pasa Stanów Zjednoczonych, który jeszcze wywodzi się przecież z WCW, ale został mu on odebrany. Nie miałbym nic przeciwko, żeby on został odebrany jakiejś komuś z Mindcardu, bo moim zdaniem pas Stanów Zjednoczonych, pas interkontynentalny powinien dawać zawodnikom tak zwaną promocję. Tym, którzy nie występują w main eventach, nie walczą, nie starają się o pasy główne federacji. Już wydawało się, byłem nawet bliski pomyślenia, że może jakimś cudem Swagger go dostanie, kiedy był w końcówce tego Battle Royale, ale jednak dostał go Sheamus. Wiadomo, Sheamus jest kolegą dobrym Triple H'a. Ale czy dla Sheamusa zdobycie pasa Stanów Zjednoczonych cokolwiek mu daje, jakąś promocję, kiedy on miał już pas WWE, miał pas Mistrza Świata Wagi Ciężkiej, on powinien walczyć w main eventach, starać się o pasy z najwyższej półki, a on dostaje pas Stanów Zjednoczonych, kiedy mogli go dostać inni zawodnicy. Kiedyś miał go Ryder, kiedyś go miał Miz, Kingston, no Kingston za dużo razy go miał, ale jest wielu innych zawodników, którzy mogliby go uzyskać i w jakiś sposób podpromować jeszcze siebie bardziej w głównym rosterze. No tak samo jak Sheamus dostaje pas, a tak naprawdę na pre-show zasypia. To też jest troszeczkę niesprawiedliwe. Tak, masz rację, brakło pomysłu na ten pas. Też bardzo mało brakło też do tego pełnego roku. I smutne jest to, że znaczy prawdopodobnie to jest ciąg dalszy feudu będzie. The Shield Evolution. Może to też dlatego było, bo po takiej wyczerpującej walce jeszcze musieli brać w triple, znaczy się w taktyki mojej walce 3-3. Tak więc Triple H robi wszystko, żeby pozbawić wszelkich dobrych odznaczeń do Shield. No, wywyższał się troszeczkę tym pasem Dean Ambrose, no i od zera zaczynają. Może też być tak sprawa, że planuje się heel turn Sheamusa. On zresztą w wywiadzie dla Rene Young, świeżo po zdobyciu tego pasa, troszkę tak cwaniakował. Być może planuje się heel turn celtyckiego wojownika. Nie wiem, dla mnie jest bardzo dobrym brawlerem. Pokazuje tą mocną europejską szkołę wrestlingu, bardzo charakterystyczną. Ale jednak posiadanie pasa Stanów Zjednoczonych w jego wydaniu, w jego dłoniach... No niewiarygodne troszeczkę. No tak, troszeczkę to jest przesada. Nie wiem w jaką stronę idzie WWE. Mówiło się, że ten pas może być zunifikowany z pasem interkontynentalnym, który cieszy się większym prestiżem niż pas Stanów Zjednoczonych. Zresztą niezwyczajny pas Stanów Zjednoczonych wywodzi się z WCW. A wiesz zawsze, czym było WCW dla WWF? No zgadza się. Myślę, że to jest dobry czas, aby troszeczkę cofnąć się do historii i bardzo ciekawą rzecz, na którą chcielibyśmy umówić, ale zanim zaczniemy to omawiać, posłuchajmy parę sekund. Co ty na to? Jestem jak najbardziej za. Sting! WCW się kłania. No i TNA jeszcze do niedawna. A teraz już zakontraktowany z WWE, choć zarówno ty, jak i wielu fanów wrestlingu na całym świecie miało nadzieję, że stoczy pojedynek już na WrestleMania 30, albo zadebiutuje na WrestleMania 30, albo na następnym Raw, które jest zresztą klasyką. Niektórzy czekają bardziej na Raw po WrestleMania niż na samą WrestleMania.
Tak, nie doczekaliśmy się jeszcze, ale już wiemy na pewno, że jest już na pokładzie po tylu latach z WWE, bo w pamiętnych przypomnieniach o Ultimate Warriorze, o tym jeszcze wspomnimy, już pojawiają się jego wypowiedzi. Steve Borden, bardzo znany zawodnik z WCW, naprawdę słynny, tak jest, to jest coś fantastycznego, fantastyczna postać, która jeszcze pewnie zapisze się w historii WWE. Miejmy taką nadzieję, budował WCW bardzo mocno, podobnie w TNA odgrywał niezwykle kluczową rolę, no i wielokrotnie jego gimiki były, no w zasadzie każde, były niesamowite, The Man Called Sting, czy chociażby Dameson, który teraz słyszeliśmy, Crow, Joker. Ja powiem się na temat Jokera, fantastycznie rozegrana postać przez Stinga, wręcz psychoza w jego wykonaniu. Odnajdywał się w każdej roli. Jasne, że tak. Ja za czasów właśnie, jak wspomnieliśmy w pierwszym odcinku, gdy jeszcze Gale były na Polonii 1, ja go pamiętam właśnie w tym słynnym, długim płaszczu z krukiem oraz z kijem baseballowym, który był wiecznym przeciwnikiem Hulka Hogana. NWO, tak jest. Sting, miejmy nadzieję, ale pytanie, miejmy nadzieję, że pojawi się wkrótce, być może w okolicach SummerSlam w WWE, ale mówi się, że on chciałby stoczyć swój ostatni pojedynek na WrestleMania, być może 31, ale z kim on mógłby stoczyć ten pojedynek? Wszyscy, nie prawie wszyscy chcieliby, żeby był to pojedynek z Undertakerem, ale mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, co wydarzyło się na WrestleMania 30 i co może być w przyszłości, co może się dziać w przyszłości z Undertakerem. Pytanie, czy takie starcie teraz ma sens, szczerze powiedziawszy, wątpię. To jest moim zdaniem już troszeczkę za późno. Teraz będzie to niewiarygodne. No chyba, żeby ten feud rozpoczął się, no tak mówisz, od SummerSlam, gdzie, podejrzewam, mógłby wygrać Sting z Undertakerem, a na WrestleMania mógłby Undertaker zwyciężyć i wtedy zakończyć karierę po takim mrocznym pojedynku. Oczywiście, jeżeli Sting wystąpiłby w tym swoim mrocznym gimiku, bo dwa gimiki są bardzo, bardzo dobrze nastrojane. Uzupełniają się też. Tak. I jakoś do tego jeszcze dodać jakąś stypulację tej walki, miałoby to spory sens. Kto wie, drodzy kochani słuchacze, może coś takiego nastąpi. My czekamy niesamowicie na debiut Stinga na WWE Raw. Ja też jestem z niecierpliwością, bo zawodnik ma charyzmę, a jest jeszcze w tym wieku, że naprawdę może zastąpić innych jeszcze wrestlerów. Pamiętamy, jak walczył w TNA ostatnio i TNA swego czasu miało być godną konkurencją dla WWE. Jeszcze niestety moim zdaniem produkt TNA potrzebuje jakiegoś odświeżenia, bo troszkę wieje nudą, powiedzmy sobie to wprost, ale kto wie, czy nie szykuje się kolejna federacja, która może troszeczkę pomieszać szyki w świecie pro wrestlingu. Mowa o Global Force Wrestling, który ma zadebiutować pod koniec tego roku. Federacja, którą do życia chce powołać, już powołuje wielkimi krokami Jeff Jarrett. Związany z WCW, związany z WWE, przed wieloma laty, związany z TNA. Też dosyć kontrowersyjna postać w świecie pro wrestlingu. Mocno promuje Global Force Wrestling i mówi się, że będą to nawet tygodniówki puszczane naokoło w telewizji, bo ma sporo, nawiązał kontakty ze sporą grupą sponsorów i chce ściągnąć do siebie wielu znanych zawodników, w tym nawet być może AJ Stylesa, który przecież także rozstał się z TNA. Teraz pytanie, co znaczy Global Force Wrestling? Czy walki będą odbywały się nie tylko w Ameryce, a także w Europie, w innych kontynentach? Może do Polski zawita ta gala? Jeżeli mam nazwę Global, tak sama nazwa mówi, Global, czyli światowa. Nic nie jest bez przyczyny. Nic nie dzieje się bez powodu. Być może Jeff Jarrett chce nawiązać kontakty, że mówiło się, że chce nawiązać kontakty z całym światem. Widzieliśmy TNA ostatnio z Wrestler One z Japonii nawiązało kontakt. Niegdyś WWF, WCW miało kontakty z New Japan Pro Wrestling. Były tak jakby łączone gale. Odbywały się na terenach wtedy Japonii. Na cały czas na terenach Japonii. Kto wie, czy Jeff Jarrett w swoim produkcie, który ma być Global Falls Wrestling, nie wyjdzie dalej niż Stany Zjednoczone. Jest wiele małych federacji. Ring of Honor jest sporą federacją, to jest taka perełka, która zasila WWE i TNA, ale nie może jakoś jeszcze mocniej się wybić, a Global Falls Wrestling, kto wie, czy nie przeskoczy tego poziomu, jeśli będzie miał dobry produkt, jeśli będzie miał dobrych zawodników, których pozyska Jeff Jarrett, jeśli wszystko będzie odpowiednio grało i zaciekawi to fanów wrestlingu,
to moim zdaniem ma to przyszłość, ze względu też na to, że mają być to cotygodniówki. Ja na przykład jestem sporym zwolennikiem gali Federacji Tomiego Dreamera, legendy hardcore'u, legendy ECW, mowa oczywiście o FWE, Family Wrestling Entertainment. Świetne walki, świetne gale, także gale House of Hardcore, gdzie możemy zauważyć zawodników, którzy już od dawna nie walczą w mainstreamach. Bracia Steinerowie, Lance Storm, który ma teraz swoją szkołę w Kanadzie wrestlingową, świetna postać również pro wrestlingu. No wiele, wiele zawodników, których zaprasza na swoje gale Tommy Dreamer, zresztą sam walczy, pamiętny pojedynek Tommy'ego Dreamera z RVD, zanim powrócił do WWE na Money in the Bank w zeszłym roku. Świetny pojedynek na Welcome to the Rumble 2 Internet Pay-Per-View na galach Tommy'ego Dreamera. Także Global Force Wrestling, ja osobiście, jak i ty pewnie, czekam na produkt Jeffa Jarretta. Strona internetowa powstała. Jest Facebook, jest Twitter. Słynne Twitter. Jak to mówi Chris Jericho. Także zachęcamy również do odwiedzania i będziemy cały czas czekać na kolejne wieści od Jeffa Jarretta. Ja sądzę, jeżeli to zostanie dobrze poprowadzone, to Jeff Jarrett jest, ja nie mówię o federacji WWE, ale jest w stanie, może nie pochłonąć, ale być wyżej od TNA, które pomału już troszeczkę nudzi. Nudzi, upada. No niestety, odeszło kilku zawodników. Cały czas trzyma się jeden z moich ulubionych wrestlerów w historii, Kurt Angle. Niezwykły technik, mistrz olimpijski w zapasach z Atlanty 96 roku. Choć mówi się, że po zakończeniu kontraktu chce powrócić do WWE, do swojego domu, bo przecież on się wywodzi z WWE. Odszedł AJ Styles, aktualnie walczy w New Japan Pro Wrestling. Świetna walka na Dontaku Pay-Per-View 2014. Zachęcam do obejrzenia tej gali, jak i śledzenia New Japan Pro Wrestling. AJ Styles, także jak mówiliśmy, może powiązać siły z Jeffem Jarrettem w Global Force Wrestling. Jeśli jeszcze do tego dojdzie, jeszcze kilka innych znanych zawodników, którzy już zdołali się wypromować w świecie wrestlingu, może nawet CM Punk, to Global Force Wrestling, naszym skromnym zdaniem, ma spore szanse na to, aby pokrzyżować trochę szyki TNA i Dixie Carter, bo też powiedzmy sobie wprost, TNA jeszcze straciło ich Hogana, straciło Bischoffa, a miało ostatnio spore problemy finansowe. A wiemy, że jak nie wiadomo co chodzi, to chodzi o pieniądze. It's all about the money. Pamiętajmy o tym, żeby nie powtórzyć błędu TNA i mimo kosztownych tych wyjazdów, ale robić właśnie gale w różnych miastach. A nie w jednym i tym samym. W jednym i tym samym to... To jest jedna i ta sama publiczność. Nie jest w stanie otworzyć się na kolejny, że tak powiem, rynek innych miast, gdzie, no powiedzmy, mamy przykład, jeżeli w Polsce gala by była cały czas w Gdańsku, to sądzę, że osoby z Zakopanego, Wrocław, Wałbrzych, Kraków na pewno by nie jeździły co tydzień do... Ja wiem, że tak. Powinno być, w przypadku, ja tak nawiązuję do Polski, bo marzy mi się, żeby w Polsce były gale, żeby po prostu zrobić takich miast, jak przykładowo Wrocław, Kraków, Warszawa, takich 5-6 miast wybrać, gdzie by każdy miał blisko. Tak, każdy ma dojazd, jedzie na galę, gala jest tego i tego dnia, wszystko odbywa się zgodnie z planem, wtedy to ma sens, wtedy jest promocja danego biznesu, promocja danej federacji i wówczas zyskuje się sporą publikę. No TNA cały czas organizuje te gale w jednym mieście, może nie cały czas, bo są wyjątki, no ale też publika nie reaguje już zbyt żywo i ten produkt jest dosyć... No, przewidywalne, no, powiedzmy sobie to wprost. Jeszcze jakby Team 3D powrócił do WWE, to by dopiero było. Ja nie ukrywam, czekam na Kurt Angle w WWE, czekam na Team 3D. Mam nadzieję, że powrócą, że będą jeszcze toczyli walki. I cały czas marzy mi się Kurt Angle kontra Jack Swagger, WrestleMania 31, Submission Match. Tak, i pomału przejdźmy do ostatniego tematu, dość smutnego, ale no musimy podjąć ten temat. Bynajmniej dla mnie też troszeczkę bardzo smutny, ale zanim... To posłuchajmy, o kogo chodzi. Legenda. Wiecznie żywa, powiedzmy sobie to wprost. Ultimate Warrior. Powrót do WWE. Powrót na Hall of Fame. Wprowadzenie do Hall of Fame. Niesamowity speech, prosto z serca, kierowany dla fanów, kierowany dla zawodników młodych, dla wszystkich, którzy interesują się działem w pro wrestlingu. Wybaczenie wielu błędów WWE, do którego się dopuściło w przypadku Warriora, w przypadku tego
niesławnego DVD, które powstało w jego pamięci. Teraz powstało oczywiście nowe. Potem na Raw występ, ale przedtem jeszcze na WrestleMania. Na Raw pamiętny speech, pamiętne przemówienie, które zapisało się już moim zdaniem w kartach historii wrestlingu. I niespodziewana śmierć. Po słynnym przemówieniu na drugi dzień otrzymaliśmy informację, że Ultimate Warrior zmarł na atak serca. Jak widzieliśmy na Hall of Fame, już coś się działo nie tak z tym zawodnikiem. Był bardzo czerwony na twarzy i no nie oszukujmy się, no to nie jest tajemnicą, że w danych czasach zawodnicy brali niedozwolone środki bardzo często. Ale zwróć uwagę, gdy on wchodził już na ring podczas Raw, miał bardzo problemy z oddychaniem. To było widoczne. I to było słyszalne też w jego mowie. Słyszalne, tak. A zauważ też, że to przemówienie... Wywiad miało taki inny. Wywiad już miało, że już coś było nie tak. On jakby się chciał wszystkim wybaczyć i pożegnał. Gdzie nikt nie był przekonany. Przecież on osierocił dwie córki, tak. Bardzo młode. I no to jest strasznego, ponieważ odszedł wielki człowiek w bardzo młodym wieku, bo jeszcze niedawno promował grę, przecież jeszcze tuk, piękna reklama, gdzie naprawdę tam jeszcze w dobrej formie był. No, odeszła wielka osoba, która jeszcze zdążyła do życia być do nieśmiertelnych, powiedzmy sobie to wprost. Wielu zawodników odeszło, Macho Man Randy Savage. Jeden z moich trzech ulubionych wrestlerów, Owen Hart, którego jestem zawsze, byłem, jestem i będę fanem. Teraz Ultimate Warrior. Tak jak mówiłeś, niedozwolone środki, wypowiedział się o tym Bret Hart, że może wyszło po tylu latach, kiedy organizm jest słabszy człowieka, który już tak nie trenuje na co dzień, wyszło też zażywanie sterydów, które odbiło się na słabszym organizmie. Być może to zadecydowało. Też nie do końca było powiedziane, co się tak naprawdę działo przed Hall of Fame, przed Raw, ale jednak widzieliśmy to po formie Ultimate Warriora, że no nie jest dobrze. Teraz pytanie, czy podczas tego jak wchodził na ring, czy potrzebnie szarpał te liny? Kto wie, czy to też nie wpłynęło? Być może. To był jego charakterystyczny symbol, powiedzmy sobie wprost, wchodzenie w taki sposób na ring, tylko że on zawsze wbiegał jeszcze, jak walczył w WWF w latach 90. Czy jak był w WCW takim partnerem Stinga, o którym dzisiaj już wspominaliśmy, chciał pokazać się jeszcze z takiej strony, z której fani doskonale go pamiętali. Założył maskę. Przypomniał wizerunek, że to jest ten sam cały czas prawdziwy Ultimate Warrior, ale nie ulega wątpliwości, że zapisał się w kartach w wrestlingu, w historii, w sercach wielu i pozostaje na zawsze. Zostanie na zawsze. Na pewno w swoich audycjach będziemy jeszcze wspominać jakichś historycznych wrestlerów. Dzisiaj to tym niestety smutnym akcentem będziemy kończyć nasz drugi odcinek. Trzymając w pamięci wielkiego zawodnika, który jeszcze wielokrotnie będzie wspominany przez WWE. Dokładnie tak. Postaramy się również nagrać komentarze do wybranych walk. Zrobimy taki własny vintage collection, który znacie z Eurosportu. Właśnie w którym będziemy mogli zaobserwować walki właśnie tych świętej pamięci zawodników typu Ultimate Warrior, Owen Hart, Macho Man Randy Savage. Oczywiście o tym będziemy Was na bieżąco informowali. Druga audycja za nami. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i będziecie oczekiwali na kolejne nasze audycje. Oczywiście możecie nam podsyłać kolejne pomysły, kolejne tematy. Być może ktoś z Was chce się wypowiedzieć, wystąpić. Ktoś, kto jest mocno związany z wrestlingiem, ktoś, kto działa w jakichś organizacjach. Bardzo chętnie zapraszamy. Możecie kierować wszystkie zapytania na nasz adres mailowy bądź na naszą stronę na Facebooku. I na dziś to już wszystko. Także wielkie dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, zróbcie coś dobrego dla swoich bliskich, dla znajomych, a nawet dla tych, których nie znacie, bo nie wiadomo, co jutrzejszy dzień może przynieść. Do usłyszenia. Dzięki. Kłaniam się. Tomasz Machu. Piotr Walkowiak.